Cześć, witajcie. Spróbujemy sobie zapolować dzisiaj na statek strażników. Jeden co prawda już mam, ale nie do końca o ten model mi chodzi, więc poszukam innego. Oczywiście wszystko dzieje się w galaktyce Euclid i pamiętajcie o wyłączeniu multiplayerka. No i co? I lecimy z tym koksem. Nie wiem, czy też tak macie, jeżeli gracie na PC padem. Czy macie problemy z jego działaniem, ponieważ we wszystkich takich jak teraz sekwencjach, czy w menu, czy na poziomie wyposażenia statku, czy plecaka, czy właśnie teraz jak wpisuję adres do bramy skokowej, muszę się posługiwać myszką, ponieważ padzik nie chce działać. No podejrzewałem, że zostanie to naprawione w jednym z najbliższych patchy, ale jest troszkę irytujące, muszę przyznać. No i co trzeba zrobić, żeby zdobyć statek strażników? Przede wszystkim znaleźć spaczoną, zainfekowaną, zepsutą, nie wiem jaka nazwa się przyjmie, planetę. No i jesteśmy. Kryształy nam mówią o tym, że jest to właściwy świat, także możemy zacząć działać. Kolejną rzeczą jest wkurzenie strażników, tych latających, tak żeby rozpocząć z nimi walkę, przetrwać wszystkie fazy i zniszczyć ich frachtowiec. Jak najłatwiej rozpocząć walkę ze strażnikami? Strzelić do stacji. Ewentualnie przywozić nielegalne towary. No, do wyboru jest dużo. Się przerzucić na klawiaturę, bo zauważyłem właśnie, że nie tylko sterowanie nie działa, ale i strzelanie. Musimy tak przetrwać aż do pojawienia się frachtowca. Który jest właśnie.
wydaje, albo ciut lepiej nasza eskadra sobie radzi. Może trochę poprawili jej inteligencję. No i zajmijmy się frachtowcem. Wieżyczek może niech się nie broni. Mamy fragment SI Kolosa po zniszczeniu frachtowca. Od razu też walka ustała, wszystkie pozostałe statki znikły. No i zobaczmy, co dalej, bo tak szczerze się przyznam, że też pierwszy raz to robię. Nie chcę na stację. Widać, już ktoś tam był, ale... Polećmy na nasze współrzędne, które otrzymaliśmy, a nie na stację. Zobaczymy, czy nas zaprowadzą. Jest ten, którego szukałem. Oczywiście zawsze możecie się kierować współrzędnymi stacji komunikacyjnych, bo zazwyczaj ktoś jakąś zostawi, ale... Myślę, że samemu też warto spróbować. Technologia naprawiona. Niestety jest to C-klasa, no ale myślę, że warto poświęcić parę nanitów, żeby zrobić z niego coś fajnego. Zobaczmy, jak wygląda w locie. No i obejrzyjmy sobie naszego przyjaciela. Sami powiedzcie, czy nie wygląda fajnie. No chyba na jakiś czas śmigacz pójdzie w odstawkę z Utopii. Może nie na stałe, ale z pewnością na jakiś czas się przesiądę na statki Sentineli. No dobrze,
Znaleźliśmy nasz statek. Mam nadzieję, że komuś się to równie mocno spodobało jak mi. No i szukamy dalej. Teraz wypadałoby jakiegoś multitula, ale to już w kolejnym filmie. A z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia.